Wśród wielu ważnych dat w historii Polski są te, które napawiają nas dumą i te, które wywołują bolesne wspomnienia. Sięganie pamięcią do roku 1000, gdy odbywał się zjazd w Gnieźnie, bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku, czy hołdu pruskiego z 1525, wywołuje w nas pozytywne emocje, bo to czasy sukcesów polskiej polityki. Lata 1772, 1793, 1795 napawiają nas smutną refleksją i nieustanną analizą, jak do tego doszło. Jak to stało się, że utraciliśmy nasz kraj na 123 lata. Lekcja historii bywa czasem gorzka. Czasem dotyczy tak pięknego momentu w dziejach kraju, jak ten, który dziś uroczyście wspominamy. Ważne jest, żeby odegrała istotną rolę w budowaniu naszej tożsamości narodowej, by integrowała nas wokół tu i teraz, niezależnie od wieku, wykształcenia czy poglądów, byśmy wspólnie, odkładając na bok polityczne spory, pochylali się nad sprawami ojczyzny, zarówno w rozumieniu szerokim, jak i lokalnym. I taką rolę pełni przypadająca w dniu dzisiejszym 95. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Data ta nieustannie skłania do refleksji na temat polskiej państwowości, wydarzeń historycznych i ludzi, którym zawdzięczamy możliwość życia i działania w wolnym kraju. To lekcja, która napawa nas dumą, przypomina o mobilizacji polskich środowisk niepodległościowych, o tym, że polski naród, pomimo stuletniej nieobecności na mapie, nie dał zapomnieć o sobie, narodom europejskim, że on niezależnie o należne nam miejsce walczyły, ginęły pokolenia Polaków. To dzięki nim i głośnym echem przytoczyły się przez Polskę słowa: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Kiedy zrywamy kartkę z kalendarza, na której widnieje data 11 listopada, przypomina nam się niezwykle ważna lekcja historii. Tego dnia, po 123 latach rozbiorów i 4 latach Wielkiej Światowej Wojny 1914-1918, Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powierzyła brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu kontrolę nad wojskiem, a dzień później misję utworzenia rządu narodowego. W rezultacie pertraktacji Piłsudskiego z niemiecką Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie rozpoczęły proces ewakuacji, a ludność cywilna spontanicznie wzięła udział w rozbrajaniu żołnierzy okupanta. Tyle lekcja historii, ale przecież dzieje kraju to nie tylko historia pisana z dużej litery. To także, a może przede wszystkim, losy milionów zwykłych ludzi, którzy pracują, wychowują dzieci, przeżywają radości i smutki. Taka właśnie historia rozgrywała się w naszym mieście, a jej uczestnikami byli nasi przodkowie. Każdy z nas ślady minionych zdarzeń może odnaleźć w domowym archiwum. Na starych fotografiach, odręcznych zapiskach, w listach zapisane zostały te historyczne dzieje. To z nich wiemy, że wyzwolenie Włocławka poprzedził bunt, który wybuchł 9 listopada w szeregach garnizonu niemieckiego. Polski zarząd miasta podjął negocjacje z Radą Żołnierską zbuntowanego garnizonu na temat opuszczenia przez nich Włocławka. Wobec fiaska tych rozmów grupa około 115 ochotników, głównie członków POW, nie licząc młodzieży szkolnej, przystąpiła 12 listopada do rozbrajenia niemieckiego garnizonu liczącego około 600 żołnierzy. Stronie polskiej szybko udało się zająć najważniejsze punkty miasta. Do gwałtownej wymiany ognia doszło w rejonie bulwarów, gdzie Niemcy bronili dostępu do barek wyładowanych sprzętem i oporządzeniem wojskowym. W trakcie walki zginęło 2 ochotników walczących po stronie polskiej. Ostatecznie w nocy z 12 na 13 listopada ostatnie oddziały niemieckie zostały zmuszone do opuszczenia Włocławka i wycofania się do Torunia. Administracja miasta przeszła w ręce polskie. Funkcję burmistrza pełnił wówczas Ludwik Bauer. Tuż po odzyskaniu niepodległości we Włocławku zaczęto usuwać szyldy i napisy reklamowe w języku niemieckim. To nie było trudne. O wiele większym wyzwaniem okazała się odbudowa przemysłu w mieście wyeksploatowanego bądź zlikwidowanego przez Niemców. Włocławek znalazł się w jednym z najtrudniejszych okresów swojej historii. Kłopoty z dostawą żywności, wzrost przestępczości, rosnące bezrobocie. To tylko nieliczne problemy, z jakimi musiały się zmagać ówczesne władze miasta. Wspólnymi siłami je pokonano, odbudowano i zwiększono potencjał gospodarczy miasta. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Włocławek stał się największym miastem województwa warszawskiego, pomijając rzecz jasna stolicę. Rozwijał się tu handel i przemysł. I to kolejna lekcja i wskazówka dla nas, dla tych wszystkich, którym na sercu leży dobro naszego miasta. Wskazówka, byśmy wyciszyli spory polityczne i właśnie, i wspólnie dzień po dniu, opierając się na pozytywistycznych założeniach pokojowej działalności, dbali o rozwój Włocławka i dobro jego mieszkańców.
W tej kwestii wciąż wiele jest do zrobienia, ale dumą napawa widok rozwijających się rejonów naszego miasta. Przystań wodna, bulwary, browar Bojańczyka, teatr impresaryjny to tylko nieliczne przykłady miejskich inwestycji, które służyć będą nam, wrocławianom, naszym dzieciom i wnukom. Święto Niepodległości jest doskonałą okazją do wspomnień o dniu wczorajszym Wrocławka, o naszych ojcach, dziadach, pradziadach, których wysiłek, codzienna praca, lokalny patriotyzm zapisały się w każdej cegle, w każdym kamieniu, z których odbudowany został Wrocławek. Dlatego dziś powinniśmy, kultywując własne tradycje, jednocześnie wprowadzać nową jakość, dbać o nowy wymiar lokalnego patriotyzmu i wspólnie, ponad podziałami, pielęgnować to, co nieuchwytne, lecz odczuwalne, zawarte w murach, przestrzeniach i ludziach, którzy je wypełniają swoim życiem. Thank you.